Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense Battles. Ja jestem Safe Mode i tak dawno nie było tego odcinka, już wiem o tym bardzo dobrze, ale po prostu nie mogłem się za to zabrać czasu, jakoś tak nie za bardzo miałem jak go tutaj wygospodarować, więc zostawcie teraz łapeczkę, komentarz. No dobra, wiem, że oczywiście słabo tutaj mi idzie w tę gierkę, ale dzisiaj chcę potestować nową strategię. Kupimy sobie Kobrę dzisiaj, więc zobaczymy, jak nam z nią pójdzie. Okej, dobra. Mała zmiana planów, bo już ją kupiłem. Nie wiem kiedy, nie mam bladego pojęcia, kiedy ją kupiłem. Oczywiście przepraszam klan Matiego, że nie gram, że po prostu tak słabo mi te pucharki idą, te kluczyki idą, w ogóle mi nie idą, bo w ogóle nie wbijałem się do gry od tygodnia. Tak, niestety. Tylko się wbijałem, brałem po prostu jakieś punkty, losowałem i tyle z tego mi tam wychodziło, więc bardzo, bardzo słabo. No ale, no dobra, mam nadzieję, że teraz będzie przynajmniej troszeczkę lepiej. Zagramy sobie dzisiaj na zwykłych Rainbow Ruin, podstawowe, zwykła mapa za 500. Pewnie będę przegrywał mega dużo, no ale to nie jest istotne, to jest tylko i wyłącznie zabawa. Pamiętajcie o tym, ja się uczę tej gry ciągle, więc no będę oczywiście przegrywał. Nie ma z tym żadnego problemu, ja z tym przynajmniej problemu nie mam. Jeśli wy macie problem, no to nie wiem, co mogę na to więcej poradzić. Mapka troszeczkę średnia na kobry, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale spróbujemy grać z kobrami tutaj. Tylko nie wiem, czym zagrać, tak naprawdę. Nie mam pojęcia, czym zagrać, bo nie byłem gotowy na tą mapę akurat. Spróbujmy tego. Tak, chcę przymusowo grać tymi kobrami. Super małopka, dobra, weźmy tą super małopkę, chociaż wątpię, żebym w ogóle ją musiał używać, prawda? Nie wiem, czy akurat salt też potrzebuję mieć. Chyba niekoniecznie, chyba salt jest dobry. Może w ogóle weryfikować z moją tutaj taktykę, co ja w ogóle tutaj buduję, co ja biorę. No co po prostu warto, co po prostu warto jest tutaj robić. Dobra, zaczynamy od dwóch kobr. Tak zobaczyłem u Matiego, że on po prostu tak zaczyna tutaj przeważnie swoją grę. No i teraz oczywiście zaczynamy, rzecz jasna, od ich upgrade'u. Podstawowy upgrade'ik. Powinienem zdążyć teoretycznie. Jeśli dowiem, że się postawiłem, tak. Zdążyłem przed rozpoczęciem rundy, więc dostałem ekstra 80 pieniążków i to jest bardzo, bardzo dobre. Czy on coś będzie dla mnie wysyłał? Nie wysyła nic. Mhm. Tak, skoro on nic nie wysyła, to ja pozwolę sobie na budowanie kolejnych kobr. On idzie, z tego co rozumiem, od razu pod... Tak, on tutaj idzie stricte pod... Chyba nie wiem, czy w ogóle powinienem cokolwiek mu wysyłać. Wydaje mi się, że chyba nie powinienem mu nic w ogóle wysyłać, tak mi się wydaje zresztą. Ale wiecie, chcę też, żeby on coś robił, jako on, a żebym ja po prostu musiał się mniej tym przejmować. Po prostu. Dobra, czyli on faktycznie idzie dosyć dziwnie, bym powiedział. Pewnie zauważył, że hej, jakiś newbie gra kobrami, dlatego trzeba mu dać fory. No pewnie tak, pewnie o to tu właśnie chodzi. Dlatego tak ta gra wygląda. Że po prostu teraz pewnie widzi, jakiś newbie, co on tutaj po prostu chce z tymi kobrami zdziałać na takiej mapie. Oj, bym się nie zdziwił, bym się naprawdę tutaj nie zdziwił z tym, gdyby tak właśnie on do tego podszedł. No dobra. Jak widzicie, kobry, masa kobr. Pod to głównie chcę iść. Reaktor pewnie spokojnie z kobry kontruje, pewnie tak coś mi się wydaje. I naprawdę, co ty tyle w te suby idziesz? Powinienem Salted użyć przedtem, prawda? Zdecydowanie tak. Powinienem te Salted tutaj zdecydowanie wcześniej użyć. No, zdecydowanie. Okej, użył Powersa. Okej, nice, spoko. Jak najbardziej może być. Okej, on zaczyna coś wysyłać, więc zróbmy to w ten sposób na razie. No i dalej budujmy swoje kobry. Oj, troszkę sporo oberwę widzę. Zróbmy to w ten sposób. Zdołam? Bez zginięcia? Zdołałem. Okej, dobra. Sporo oberwałem, 32 życia. O, dosyć słabo, muszę to przyznać, że to nam wyszło, no ale okej. Nie przejmujemy się, lecimy dalej. Dalej budujemy oczywiście kobry, 16 runda przeważnie się robi, że dopiero się kobry podnosi, więc tak też będę starał się zrobić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ja wiem, że tego też sprzedamy i postawię jeszcze innego maga tam. Może takie coś będzie trzeba zrobić. Może takie coś będzie trzeba zrobić tutaj. Takie mam wrażenie. Więc zobaczymy. Wypod strągi zdecydowanie.
Dobra, buduj, buduj safe, buduj, nie zapominaj o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć tego jak najwięcej się tylko da. Dobra, 12 runda będzie camo. On już ma tutaj oczywiście tego pod bronienie się przed camo. Ale wiecie co, ja bym spróbował może tutaj tych trzech podnieść. Żeby on już coś miał, prawda? Żeby jednak on musiał go ukryć, żeby tego jednego on już musiał po prostu ukryć. No bo już te camo zaczynają mu tutaj powoli lecieć. Więc myślę, że to może nawet nie będzie aż takie głupie, żeby już mu to tutaj jednak dać. I strzelmy, to wiem, że to może mało co mi da, tego na plus. No ale widzicie sami, że już musiał on cokolwiek zrobić. I to jest dobre, że on po prostu cokolwiek już musi po prostu zrobić, no bo inaczej będzie już mu to po prostu przechodziło. Więc dobra, zaczynajmy już powoli to wszystko podnosić. Też tak czy siak bym ciebie zamienił na maga, w razie W, oczywiście, żeby móc tutaj jakoś tam zadziałać. Bo wiecie, może być potrzeba szybkiej sprzedaży, prawda? Wtedy oczywiście muszę mieć co sprzedawać, po prostu muszę mieć kogo sprzedać. No i dobra. Jemu się zaczyna już tutaj zabawa, powolutku. Mi też oczywiście, też zaczyna się tutaj jakaś wstępna oczywiście zabawa. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego teraz tutaj nam oczywiście wyniknie. Zresztą jakbym troszeczkę zmagazynował kasę. Puściłby nawet takie zwykłe po prostu później. Puściłby takie po prostu zwykłe, prawda? No spoko, dobra, udało się nam. No, przeciwnik pewnie nie był jakiś super ekstra dobry, takie mam wrażenie. No ale okej. Pierwsza gra za nami, jakby takie otwarcie naszego nagrywania. Czy to się w ogóle nagrywa? To jest dobre pytanie. Nagrywa się bardzo, bardzo dobrze, bo inaczej byłby taki fail mosty, więc monsterek i lecimy dalej. Teraz mogłem kliknąć. Zawsze mniej czekania, prawda? Zawsze mniej czekania byłoby. Dobra. Oceńcie tamtą taktykę, że w ogóle to miało jakikolwiek sens. Nie wiem, czy w ogóle Salted ma znaczenie teraz u mnie tutaj. Czy jednak powinienem pójść, nie wiem, w klej, w cokolwiek tego typu, żeby pójść bardziej w obronę jednak. Mam jeden zwiększający mój atak, więc może jednak to byłoby lepsze wyjście. Spróbujemy teraz to zmienić na coś innego. Aj, no ta mapka jest bardzo mi tutaj pasuje pod tą grę. Pod grę kobrami. Ale może spróbujemy... Spróbujmy takie coś zagrać. Zobaczymy, jak to w ogóle by nam wyszło. Spróbujmy takim czymś, z tym, że ja bym Salted zmienił. Kopiowanie cache'u. Trochę to jest takie, wiecie, takie, takie lamarskie mam wrażenie. O, to może być nawet ciekawe. No ale spróbujmy tak zagrać. Bo wiecie co, jak on zobaczy, że ja gram kobrami, to w większości reakcja jest tego typu, że każda osoba atakuje. Gra kobrami też, no dobra, okej, będzie zabawnie. W takim razie będzie teraz zabawnie. No i dobra. Teraz Newbeck gra z kimś, kto ogarnia kobry. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy teraz, co z tego będzie. On wysyła, dobra. Ustawmy to w taki sposób pierw. I idźmy dalej po prostu w swoje. Po prostu. Albo nie, musimy może jeszcze lekko większego speeda. Okej, mamy Salted. Spoko, nie ma problemu. Salted mi nie przeszkadza, bo ja mam kopiowanie. Więc Salted mi tak naprawdę tutaj nie przeszkadza całkowicie. Może on to mieć, ale nie będę na razie mu pokazywał, co ja mam. Okej, on ścigamy tym samym zestawem, bo zauważyłem, że zawsze jak się, bardzo często jak ktoś gra właśnie kobrami, to ma ze sobą właśnie taki oto zestaw. Dam od razu kopię Iko, on od razu już będzie wiedział, już wie o co chodzi, tak? Mam lamerski skill, wiem o tym, przepraszam. Po prostu przepraszam ciebie, no ale wiem, że mam tutaj troszkę lamerski skill, ale po prostu nie mam innych umiejętności ciekawych. Już tutaj łapanie się za głowę, jak tak może być? Czemu on gra w taki hamecki sposób? A to jest fajny sposób o tyle, że on po prostu jakby zmusza przeciwnika do tego, żeby nie wysyłał jednostek, po prostu żeby nie wysyłał. I to jest dobre, właśnie to jest dobre pod tym względem, że on jakby zmusza, żeby nie wysyłać nic. Nie wiem, czy mnie jednak coś... Nie spróbować mu wysłać jednak tutaj. Pod piątką, pan będzie? Chyba tak. Spróbujmy takie coś tutaj mu zrobić.
No i dobra, teraz oczywiście ja mam lekko większy przychód niż on. Ale jakby jego teraz troszeczkę spowolniłem, czy też nie? Okej, on się już powoli zamienia, widzę. On się już zamienia pod kamo. Więc czas oczywiście też pod kamo iść. Więc teraz czas po prostu iść pod to kamo jednak. No i niestety. Zróbmy teraz to kamo faktycznie, w takim razie. No i dobra, w takim razie... Puśćmy mu coś, po prostu puśćmy mu coś. Okej, puściłeś to, w porządku. Dobra, w takim razie pójdźmy w tą stronę, po prostu. Pójdźmy w taką stronę. Może faktycznie też zacznijmy mu tutaj troszeczkę tego już puszczać, bo skoro on tak poszedł, to my też chyba powinniśmy już tutaj też cokolwiek zacząć pod tym kątem mu wysyłać. Niech on też to kamo już tutaj po prostu ma, niech to kamo już go tutaj troszeczkę ciśnie. Chyba tak by trzeba to po prostu zrobić. Tak by trzeba to chyba już po prostu zrobić mu. Żeby też to kamo go już tutaj zaczęło po prostu troszeczkę cisnąć. No i dobra, mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy. Powiem, że nie spodziewałem się gry z osobą, która będzie miała kobrę, tak samo jak ja. No ale okej, spoko. Nie ma problemu żadnego z tym. Musimy tak grać, musimy się nauczyć grać w ten sposób. Więc jak najbardziej jest to dla mnie w porządku. Dobra. Ja bym po prostu powysyłał troszeczkę jednak. Bym mu jednak troszeczkę tego powysyłał, bo to może być dobre. Żeby po prostu wysłać mu, żeby nabić sobie troszeczkę tego Iko. Ja tu poszedłbym akurat w ogień, tak by the way. Myślę, że ogień będzie troszeczkę lepszym wyjściem dla mnie. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaraz się przekonamy. On puszcza w jedno miejsce, z wszystkimi strzela. Okej, ciekawe. Ja poszedłem bardziej, żeby strzelało w dwa miejsca. Nie wiem, czy to jest faktycznie teraz dobre wyjście. Może jednak nie. Może jednak jego rozwiązanie troszeczkę lepsze. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Dobra, ja pójdę teraz, jak mówiłem, w ogień tutaj. Bez zasięgu, bo chyba na razie tego nie potrzebuję. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Puśćmy takiego większego rasza mu troszeczkę, żeby lekko mu poprzykrywać wszystko, co tam jest. Okej, kolejnego musiał użyć. Nice, w porządku, chociaż... Oj, przegrałem. Przeszło tego za dużo. Nice, super, bardzo fajna gierka. Well done, tak. No wiem, że oczywiście za kopi Iko zaraz tutaj będę hejtowany. Dobra, usunę to kopi Iko. Ja wiem, że są pewne skrypty, które się nie powinno używać, takie mam wrażenie. Przynajmniej jak oglądam Matiego, to takie mam wrażenie, że część skin nie powinno się używać, po prostu takie strasznie, wkurzające ludzi wszystkich, prawda? Tutaj wokoło, ja powiem osobiście, że jak grałem tutaj troszeczkę pod Iko, to co druga osoba miała kopi Iko i po prostu tak się wkurzyłem wtedy, że powiedziałem, że okej, biorę kopi Iko. I od tego czasu właśnie miałem kopię Iko. Dobra. Dzisiaj będzie, znaczy teraz już będzie bez niego. Zagramy sobie, skipnąłeś. Dobra, w porządku, ta mapka była dosyć ciekawa. Aj, nie chcę tej mapy. Bo nie mam tam gdzie się ułożyć. Ta mapa też jest straszna. Więc tutaj pójdę pod taki zestaw jednak. Nie, bez ciebie. Z tym, rzecz jasna. Może być. Tylko teraz, co tego dobrać? Kolce? To jest speed, to jest spowolnienie, to jest co? Moje respione baloniki będą szybsze troszeczkę. Zróbmy to w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że to zmieniłem, że wszystko się udało poprawnie nam zrobić. Udało się, dobra, w porządku. Więc co, lecimy z koksem. Więc lecimy. Oczywiście on już widzi, co mam, więc już zaczyna mnie tutaj atakować. Aj, no znowu kobra, poważnie? Seriously? Znowu mam kobry? Dobra, zobaczymy teraz, co będzie się działo. Więc może teraz, skoro mam nowego przeciwnika z kobrami, może teraz ja mu dla odmiany coś wyślę. No zobaczymy.
Loadmany ja mu troszkę tutaj powysyłem, zobaczymy jak to teraz wyniknie. Okej, stawił to, co się spodziewałem. Tylko, że by the way, postawienie tego spoko, fajny pomysł, no ale... To nie blokuje tego, co leci z normalnej gry, prawda? No właśnie, to nie blokuje tego, co leci normalnie z gry. Dlatego ja pójdę w to jednak. Bo to mi się wydaje być troszeczkę lepszym pomysłem, żeby jednak to z gry jeszcze bronić. Tym bardziej, że w tym miejscu już postawiłem go pewnie tak kijowo, że to jakaś masakra, tak mi się coś wydaje. Jednak maga, no właśnie, jednak maga on postawił. Tak właśnie sądziłem, bo no, widzicie sami, że to jest troszkę słabe. W ogóle ułożenie na cokolwiek innego. Po prostu jest to naprawdę mega słabe miejsce. Dobra, lecimy w takim razie dalej, w to co mamy iść. Powiem, że słabo jest z tym, że nie mamy Mortara tutaj. Więc w przypadku, jak on zacznie zamieniać swoje kobry, to nie będę miał za bardzo się czym bronić. I to będzie dla mnie problemem mocnym. To będzie dla mnie naprawdę mocny problem. Nie wiem, co sobie z tym poradzę. Nie wiem, co sobie z tym tematem poradzę, jeśli on zacznie się tutaj przemieniać. Więc tutaj może być naprawdę mega, mega problem, bo ja ciągle zapominam ich zamieniać na strongi. A to wiecie, no... Kobra jest dobra, ale jednak ona musi te strongi bić. Ona musi bić strongi. To jest bardzo ważne w przypadku kobry. Okej, stawiamy kolejną oczywiście. Ej, nie ciebie, tylko ciebie miałem tutaj zamienić. W porządku. Okej, on już ma tutaj postawionego maga, więc dobra. Teraz czas na mojego maga, rzecz jasna. Tak czy nie czas? Chyba jeszcze nie czas. Dobra. Też kijowe miejsce takie mam wrażenie, co? Kijowe miejsce chyba, co? No właśnie, z tej strony jest chyba troszeczkę lepiej stawiać. Masz rację mój przeciwniku. Tutaj stawiać to troszeczkę lepiej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak tego maga aktywować tutaj. Będzie zawsze troszeczkę łatwiej z tym magiem już. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego teraz wyniknie. No poproszę tą rundę. Poproszę tą rundę. Powinien chyba teraz kobrę budować jednak. Powinien od razu kobrę budować, bo widzicie. Troszeczkę tego zmagazynowałem, więc mogłem spokojnie sobie tutaj pójść. On pod tego Iko mocno idzie. On mocno pod tego Iko idzie. Dobra, wiecie co? Ja bym może poszedł troszeczkę tutaj pod ten... Zróbmy ten. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Chyba to nie ma większego sensu. Ale to jest chyba tylko wylot, czy lecenie tych balonów? To jest dobre pytanie. Czy to jest tylko wylot, czy ich po prostu lecenie wprost? No ale dobra. Nabijam sobie Iko. Po prostu nabijam sobie bardziej tutaj Iko. W tym momencie bardziej mi na tym Iko zależy, tak naprawdę, niżeli na jego faktycznej próbie rozwalenia, prawda? To jednak bardziej mi na tym Iko tutaj w tym momencie zależy. Dobra, i no, wysłamy tak samo jak i poprzednio. Mówię, nabijamy Iko. I patrzę się tak jednym rzutem oka, czy on zaczyna się tutaj przemieniać. Dobra, myślę, że to będzie w porządku. On sobie właśnie puścił Iko Boosta. I teraz tak, gdybym ja oczywiście miał już w tym momencie... I tak myślę sobie... Gdyby zrobić takie coś... Wiem, że to może jest kijowy pomysł, troszeczkę. Tylko, że wiecie, zawsze już będę mógł cokolwiek tutaj mu puścić. Aha, teraz on zauważył, że nie mam tutaj widzenia kamo. On się przemienia, on się już zaczyna tutaj przemieniać. I to będzie teraz mega dla mnie słabe. To już dla mnie jest mega słabe. Bo on bardzo teraz mocno poszedł, żeby się przemieniać. Z wszystkimi, co się tylko da. Muszę szybciutko teraz zrobić to samo u siebie. No i teraz muszę oczywiście się wzmocnić troszeczkę. Muszę się teraz tutaj mocno, mocno wzmocnić, bo słabo mam tutaj odnośnie obrony całej. A już tutaj mi ceramika idzie. Dobra, przegrana. Przegrana będzie, jak nic. Znaczy, czemu tego nie strzeliłem szybciej? Safe, czemu tego szybciej tutaj nie strzeliłeś? No dobra. Odpuszczę to, odpuszczę. No nie wiem, naprawdę mam problem, bo jak zawsze gram osobami, które nie mają kobry, to teraz co chwilę trafią na osobę z kobrami. I to jest smutne, to jest bardzo, bardzo smutne. I ciężkie, to jest bardzo ciężkie, w pozorom. Na samym dobra to jest ciężka mapa, jak mi się wydaje, pod kobry. Ostatnia gierka, zobaczmy. 1-2. Czyli na razie wygrałem tylko z jedną osobą, która chyba dopiero to zaczynała swoją przygodę z Bloonsami. I tylko dlatego z nią wygrałem. Takie mam podejrzenie tutaj bardzo, bardzo mocne, więc tak chyba tutaj prawdopodobnie będzie. Wracamy z Iko Boostem. Wracamy z Iko Boostem. Chyba, że pójść w ogóle tutaj w standardowego jakiegoś boosta. W tego, tą gotówkę nawet, to będzie 50 co za rundę. Czyli dostałbym w tej rundzie 14 700 pieniążków tak o instant. To jest troszkę mało, mam wrażenie. To jest bardzo mało, mam wrażenie.
tym, jeszcze mam z tym problem. Co tak naprawdę powinien tutaj wziąć? Co tak naprawdę powinno być tutaj dołożone u mnie, w moim tej zestawie umiejętności? Bo pewnie coś, czego nie mam. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie coś, czego nie mam. A czy jestem w stanie wziąć wyłączenie wieżyczki? To jest mocne, to jest bardzo mocne, oczywiście. Tylko, że ja chyba na to mnie nie stać. Po prostu na to mnie pewnie nie stać. Stać mi na to. Musiałem wydać te punkty. Dodatkowe swoje jeszcze. Może warto? A weźmy. Jednego tego knock-upa weźmy sobie. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie spisywało z takim oto zestawem. Speed ten. Tylko zamiast speeda wziąłbym jednak tutaj tą masę balonów. Bo to chyba też daje mi tutaj, jak mi się wydaje, przyrost. Ogólny przyrost pieniążków. Chyba tak, bo to jest sami więcej, prawda? Więc chyba wtedy jest większy przyrost, czy też nie? Czy się mylę tutaj w tym miejscu? Pewnie tak. Próbujmy dalej. Próbujmy dalej. Kolejna tutaj gierka. Jak to się potoczy? 1,5 miliona oczywiście. Dziękuję bardzo za taką piękną osobę oczywiście. Ale zobaczymy, jak to wygram się to ułoży. Nie chcę długiej mapy. Wiem, że on pewnie też by to wyrzucił. 78%. Czy ja jestem poważnie takim dobrym graczem? Że takie osoby tutaj właśnie ja trafiam? No mam mapę taką, powiedzmy se. Zagrajmy teraz... Mam problem, kim zagrać. Takie coś? Oczywiście Kobro chce grać, rzecz jasna. Glugener, okej. Okay. Glugener będzie taką jakby asekuracją, jakbym jakimś cudem dożył do Moabów. Bo on mi na pewno tutaj pomoże mocno. Więc dobra, zobaczmy, jak tutaj mnie ta osoba rozwali, jak przegram z tą osobą, z tym przeciwnikiem naszym. Więc zaczynajmy, pokażmy, że mamy kobry. Że gramy kobrami oczywiście i jakby powiedzmy mu, atakuj nas. Dobra, pan... Okej, okay. Coś, że ta będzie wielka, dosyć szybka powinna być. Czyli reaktor poleci jako pierwszy, czy jednak tutaj będzie się czymś bronił innym. No dobra, co ja w ogóle wziąłem tutaj? Wziąłem statek, tak? Wziąłem statek. Czemu z tej strony leci? Zapomniałem, jestem nie po tej stronie. Przynajmniej byłem po tej stronie i temu tak się zbudowałem. Dobra, okej, okay, mniejsza z tym. Zobaczymy, będzie zabawnie. Mam snajpera jak coś, będę go oczywiście tutaj ukrywał. Aj, okej, okay, on się tutaj już postawił, troszkę szkoda. Ale nie, zrobimy to jeszcze w ten sposób. Oczywiście on wie, że ja będę musiał się zbudować. Muszę się po prostu tutaj zbudować jak najbardziej. Więc pójdę w tą stronę. Po prostu chciałem zobaczyć pewnie, co ja mam. Co teraz ja zrobię tutaj. Jak się będę tutaj próbował przed tym wszystkim bronić. Spoko. Jak najbardziej jest to dla mnie zrozumiała sprawa. Tylko, że on nie ma dużo też. On nie ma dużo, mam wrażenie. Więc spokojnie mogę mu strzelić takie coś. To też powinno być spoko. Chociaż zapewne mógłby to łączyć później. Ha, to byłoby ciekawe dosyć, powiem wam szczerze. Dobra, muszę jeszcze jednego postawić jednak. Muszę postawić jeszcze jednego, bo to nie ma żadnych po prostu szans w tym, żebym się tutaj jakoś bronił z tą jedną jednostką. Więc okej, dobra. Będzie ciężka gra. To już będzie naprawdę bardzo ciężka gra dla mnie. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Chociaż tak naprawdę mógłbym zrobić też jeszcze jedną dosyć śmieszną rzecz, ale to może przy kolejnych jednostkach. Strzelić to czarne i wyłączyć mu. Puśćmy to. I zróbmy to w taki sposób. Ja wiem, że to jest słabe. Ale dobra. For fun. Przynajmniej chwileczkę miałem spokoju, mogłem chwileczkę sobie odsapnąć. Ale dobra, oczywiście muszę się szykować. Gra będzie bardzo ciężka, więc jak najbardziej potrzebuję snajperka. Więc już tutaj stawiam sobie tam z ukrytego całkowicie oczywiście, taki tajny agent. On ma tego boosta ciekawego. I tak teraz ustawmy to pod strągi, z widzeniem kamo oczywiście, żebym przypadkiem nie zapomniał o tym kamo jednak. Żebym przypadkiem o tym kamo ja jednak nie zapomniał, bo to będzie wtedy słabe, prawda? Jak zapomnę o tym kamo, będzie to na pewno mega słabe. Nie, dobra. Powoli, tutaj to teraz nabijajmy wszystko. Zobaczymy, mam nadzieję, że sobie z tym jakoś z nim sobie tutaj oczywiście poradzę. Zobaczymy.
Damy to widzenie kamo, już razie w łu. Oczywiście. No i lecimy dalej. Lecimy oczywiście z tym wszystkim dalej. On zauważy, że ja mam pewnie snajpera. Zdecydowanie to on pewnie zauważy. Za momencik. On ma chyba zasięg dobry, prawda? On ma chyba dobry zasięg. Takie mam wrażenie. Więc okej. Okay. Ten speed by mi się naprawdę przydał, bo to by mi dosyć mocno ułatwiło sprawę. Ja się oczywiście jakiegoś rigroła tutaj spodziewam od niego. I ten muszę szybko się sam zaupgrade'ować, bo myślę, że jak ja bym się tutaj zaupgrade'ował, to będzie mi troszeczkę łatwiej. Po prostu będzie mi troszeczkę łatwiej. Zdecydowanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie nam. Na razie, co się, że będzie tutaj zabawa mega. Będzie po prostu mega, mega zabawa. No i dobra, w tym momencie ja już zaczynam się podbijać. 14 runda, w porządku. To jest runda pod podbijanie się takie wstępne już. On ma snajpera. Dobra, on ma snajpera, więc mam przeklapane. Mam przeklapane. On ma snajpera. Widzę po niszczeniu tutaj. No dobra, okej. Okay. Mogę się oczywiście podbijać. Nie ma znaczenia, też większego też oczywiście znaczenia. Bo skoro on ma snajpera, tak samo jak ja zresztą, no to będzie bardzo mu łatwo to wybronić. Bo snajper kontruje. Według mnie osobiście snajper go tutaj... Znaczy nie, tutaj będzie on kontrolował bardzo, bardzo mocno. I za szybko się buduje. Za szybko się chyba buduje w takim razie. Bo skoro on ma... ma snajpera, to jak najbardziej buduje się teraz za szybko z tym. Mogę pójść jeszcze tutaj pod kasę troszeczkę sobie. Zdecydowanie tak. Kopijko byłoby też spoko teraz. Kopijko byłoby jak nie będzie spoko. Mhm. No ale okej. Okay. No i dobra. W porządku. W takim razie zaczynamy kolejny tutaj masową przemianę i... Snajpera trzeba by się wyczaić. On jest tutaj pewnie schowany u góry. Więc gdybym mu puścił spory rush i tego snajpera mu po prostu ukrył, ciekawe by to było. Ale to jest włączenie na chwilkę, nie wiem czy to wystarczy, żeby ten snajper faktycznie tutaj mu jakby nie pomagał. Zrobimy to w taki sposób, chociaż chyba troszeczkę przesadziłem. On już wie, że ja wiem o jego snajperze, więc spoko. Puszczamy teraz. Puszczamy po prostu mnóstwo jednostek. Mhm. Dobra, zdecydowanie on już wie, że ja wiem. Okej. Okay. No dobra, on tutaj się zaczyna znowu tutaj podbijać. Spoko, bardzo, bardzo fajnie. No powiem, że będzie tutaj mega zabawa, coś tak czuję. Będzie tutaj naprawdę po prostu mega zabawa. Oj, gra będzie długa. Gra będzie po prostu długa. Ja wam to już od razu mówię. Gra będzie naprawdę tutaj mega, mega długa. Więc ja pójdę chyba jeszcze po te kobry. Po prostu pójdę po te kobry, bo ja nie wiem jak długo będę po prostu jeszcze grał. Wiem, że on ma... Aj. Przegrała? Przegrana. Aj, jak skopałem sprawę. Mega skopałem. Snajper nie był podbity, miałem innego snajpera. Dobra, okej, to było skopane wszystko po całości. Jak skopać grę? To wiadomo. Jak skopać grę? To wiadomo, oczywiście. Jeszcze mi dał kciuka w dół. Co za człowiek, co za człowiek. Okej. Jak mówiłem, nauka i ciężka. No trafiam na taki przeciwnik, na jaki trafiam, bo no, dosyć dobry chyba mam jeszcze win rate i chyba dlatego też trafiam na mocniejszych przeciwników, spokojnie, ten win rate się szybko zmieni, więc będę miał lepszych przeciwników, bardziej adekwatnych do moich umiejętności, więc spoko, nie ma problemu. Dzięki za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, pisaniu uwag, pisaniu rad dla mnie, jak tutaj się budować, jak się tutaj bronić przed tym wszystkim, jakieś setupy ciekawe. I dzięki wielkie, do kolejnego materiału, na razie, hej, pa!